Zbigniew Warpechowski urodził się w małej wsi na Wołyniu w roku 1938. Malarz, rzeźbiarz, twórca scenografii teatralnych, teoretyk sztuki, ale przede wszystkim prekursor sztuki performance. Studiował na Politechnice Krakowskiej i na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był członkiem Grupy Krakowskiej, a także współtwórcą Black Market, słynnej grupy skupiającej najwybitniejszych performerów z całego świata. W swojej twórczości artystycznej Warpechowski często korzysta ze śmiałego, często nawet kontrowersyjnego języka wypowiedzi artystycznej. Wielkie oburzenie wywoływały jego akcje z rybami. W jednej z takich akcji Zbigniew Warpechowski wyciągał z akwarium żywego pstrąga, a sam podduszał się, wsadzając głowę do akwarium. Mimo tych wszystkich kontrowersyjnych rzeczy, akcje Zbigniewa Warpechowskiego zawsze odnoszą się do egzystencji człowieka i do ponadczasowych wartości. Swoją twórczość Zbigniew Warpechowski określa jako konserwatyzm awangardowy. W jednym ze swoich esejów artysta pisze tak. W pewnym sensie konserwatyzm pokrywa się z awangardą. Konserwatyzm jako sprzeciwianie się jałowemu postępactwu i gonitwie za jałowymi trendami i awangarda jako rzeczywista twórczość odpowiadająca na wezwanie ducha czasu. Performance Zbigniewa Warpechowskiego Róg Pamięci odbył się w Zamku Ujazdowskim 28 maja 1997 roku. Performance składał się z dwóch części. W trakcie pierwszej artysta, przebrany za kapłana, prezentował widzom szofar. Instrument dęty wykonany z baraniego rogu, wykorzystywany w żydowskich uroczystościach religijnych, nawiązujący do czasów Abrahama i Mojżesza. Zbigniew Warpechowski przechadza się pomiędzy widzami i dmie w róg. Następnie bierze kamienną, 20-kilogramową płytę, nawiązującą swoim wyglądem do tablicy 10 przykazań i roztrzaskuje tablicę o posadzkę. Rozpoczyna się druga część performensu. Artysta pozbywa się stroju kapłana i na posadzce galerii rozpościera plakat hollywoodzkiego filmu Skandalista Larry Flint w reżyserii Milosza Formana, opowiadający historię wydawcy pisma pornograficznego Hustler. Wokół plakatu rozrzuca pornograficzne zdjęcia. Wydziera karty z Pisma Świętego, zmięte strony wsadza do prezerwatyw, z których układa napis New Age. Warpechowski ponownie zaczyna dąć w szofar. Po raz drugi bierze tablicę 10 przykazań i również tę drugą tablicę rozbija o posadzkę. Jakie jest znaczenie gestu artystycznego Zbigniewa Warpechowskiego? Tablice z dekalogiem odnoszą nas do biblijnej historii Mojżesza. Kiedy patriarcha schodził z góry Synaj z prawami przekazanymi przez Boga, zobaczył Izraelitów oddających hołd i tańczących wokół złotego cielca. Widząc naród wybrany, oddający się orgiom ku czci fałszywego bożka, Mojżesz w gniewie rozbija kamienne tablice. A jednak Bóg przebacza Izraelitom i przedstawia im po raz kolejny swoje przykazania. Warpechowski w swoim performensie dwukrotnie rozbija tablice. Pierwsze rozbicie następuje w odpowiedzi na rzeczywistość, brak odpowiedzi na nawoływanie jego szofaru. Druga część performensu to nawiązanie do głośnej hollywoodzkiej produkcji, która prezentuje Larry'ego Flinta, króla pornografii, wydawcę magazynu Hustler, jako bohatera walki o wolność słowa. Wetknięcie kart Biblii w prezerwatywy tłumaczy sam artysta, mówiąc: świat widziany przez media jest światem widzianym przez prezerwatywę, ponieważ prezerwatywa zwalnia człowieka z odpowiedzialności, zostawia samą przyjemność. Z kolei New Age to nowa duchowość, eklektyczne pomieszanie wszystkich religii bez wyraźnych reguł czy zasad. Warpechowski nie daje ludzkości drugiej szansy. Po raz kolejny rozbija tablicę z 10 przykazań, symbolem przymierza Boga i ludzkości.